Miasto Aniołów autorstwa Jacka Pełki. Tom 1, część 1, rozdział 1. Dziedzictwo był rok 2244. Nowy świat, zdominowany przez technologie i cybernetyczne innowacje. Otaczał ludzi gęstą siecią cyfrową. W tym krajobrazie cyberpunku, pełnym neonowych świateł, latających pojazdów i wszechobecnych reklam, istniał bohater, którego życie miało zmienić się na zawsze. Nazywał się Kyle Donovan. Urodził się w rodzinie znanych inżynierów biocybernetycznych. Od młodości fascynował się historiami o dawnych mistrzach, którzy potrafili przekraczać granice ludzkiego ciała i umysłu za pomocą technologii. Jednak jedna postać szczególnie go zafascynowała, Godra. Godra był legendarnym cyberambasadorem, którego awatar potrafił manipulować cyberprzestrzenią w sposób, o którym inni mogli tylko marzyć. W 2024 roku Godra zaczął swoją podróż, eksplorując granice tego, co możliwe w cyberświecie. Jego dokonania były niczym mityczne opowieści. Mówiło się, że potrafił przenikać przez zapory nie do złamania, komunikować się bez słów i tworzyć wirtualne światy z niczego. Po jego zniknięciu w 2144 roku, wielu uważało go za zmarłego, ale jego dziedzictwo przetrwało w postaci jego awatara, który wciąż krążył w cyberprzestrzeni, czekając na odpowiedniego dziedzica. Kyle, będący nieustępliwym badaczem, znalazł sposób, aby połączyć się z tą legendarną postacią. Po latach poszukiwań i niezliczonych niebezpieczeństwach, w końcu odnalazł miejsce spoczynku awatara Godry, głęboko w zakamarkach zapomnianego cybernetycznego archiwum.